Witam wszystkich bardzo serdecznie, Konty z tej strony ponownie i chciałem was zaprosić na kolejny filmik z serii Pierwsze Wrażenia na moim kanale. Dziś będę ogrywał dla was grę polskiego studia Empyrean. Jak widzicie, tytuł gry jest to Pixplode. To co widać na ekranie, jest to gra taka troszeczkę logiczna, troszeczkę coś na kształt puzzli. Tak więc co tu dużo mówić, no jak już wcześniej wspomniałem, gra jest polskiego studia, więc przejdźmy do gry, żeby nie przeciągać. Jak widać, oj, coś tutaj kliknąłem, plansza pierwsza, dobra, zacznijmy od A, gdyż jest to najprawdopodobniej pierwszy rozdział. Tutaj mamy, jak widać, krótki tutorial, co zrobić. No i jak widać, jest pokazane, że należy kliknąć w wybuchający murek i nam sobie wyskoczy. Tak więc jest to gra tego typu, gdzie po prostu trzeba niszczyć elementy, obracać kamerą i tak dalej, żeby nasz, w tym przypadku jak widać, żółty klocek trafił na zielone podłoże. Wiadomo, pierwsze plansze, jak widać, są to takie plansze typowo tutorialowe, czyli co zrobić, żeby na przykład to zadziałało. Tak więc tak to wygląda, jak widzicie, z każdą planszą jest, powiedzmy, troszeczkę więcej elementów dodawanych. No, tu jest kolejne wprowadzenie, że dochodzi do gry obracanie obrazem. Czyli trzeba po prostu w odpowiednią stronę, w odpowiednim kierunku obracać obrazem, żeby, jak już wcześniej wspomniałem, dostać się żółtym kwadracikiem, żółtym sześcianem, żółtą bryłą na zielony kwadrat. Więc jak widzicie, wygląda to mniej więcej tak. I teraz coś trzeba tutaj innego zrobić. Jest to taka, tak jak już wspomniałem, trochę logiczna, trochę coś na kształt puzzli. I tak to nie wygląda. Dobra, to był tutorial, jak zresztą widać. Aha, ok, czyli trzeba było przejść tutorial. Tutaj też są jakieś gwiazdki, te krzyżyki, to oznacza po prostu chyba na ile, powiedzmy, gwiazdek, na ile punktów jakby zrobione. Odblokowały się w tym momencie normalne plansze. I zaczniemy od tej pierwszej. I jak widzicie, tu już trzeba troszkę więcej w tej kwestii pomyśleć. Zobaczymy, jak mi będzie szło, gdyż ciężko się jednoznacznie wypowiedzieć. Dobra, pójdziemy w ten sposób. I się udało. Dobra, na jedną gwiazdkę. Czyli tu też widocznie ilość ruchów jest wymagana od tego, by w zależności od tego, na ile ruchów jakby przejdziemy, to na tyle gwiazdek po prostu nam nalicza. Mhm. Dobra, czyli inaczej. Raz, dwa, trzy. Trzy ruchy, trzy gwiazdki. Lecimy dalej. Tutaj już coś widzę więcej kombinacji. Zróbmy w ten sposób. Wysadźmy to. I obróćmy jeszcze milion razy, ale to już nic z tego. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery i też nic z tego. Po prostu rozwalę wszystko i teraz jakoś to zrzucę. O, i super. Jak widać, można po prostu próbować x razy, dopóki się nie zrobi tego, co się chce osiągnąć. Tak, i co, i teraz tym? Nie przepchnęło wystarczająco mocno, więc nic z tego, zrobimy inaczej, tak, następnie tak i co, i tak, i nie doleciało, więc też nic z tego. Raz, dwa i trzy. O, czyli można w dwóch ruchach zrobić, na to wygląda. Teraz zdecydowanie za dużo. Raz, dwa, trzy. I nic. Nie, to musi być w dwóch ruchach w takim razie zrobione. No bo jak widać, w trzech ruchach to są dwie gwiazdki. I co się stało? Dwa. No i nie w tę stronę chyba uderzyłem, co trzeba. Tak mi się wydaje, że zrobić trzeba w ten sposób. I w prawo. No i dalej nic z tego. No nie ma większej mocy jakby uderzenia. No to nie w tę stronę na pewno. Raz, dwa,
No nie, no ewidentnie można to w dwóch ruchach zrobić, żeby mieć trzy gwiazdki. I to trzeba zrobić w dwóch ruchach. Bo inaczej nic z tego nie będzie. No teraz zrobiłem w ogóle w czterech ruchach. Ewidentnie. Chyba, że można, nie wiem, w pokoju obracając, zawsze wysadzić jednocześnie, nie, nie można. No nie no, w dwóch ruchach można to zrobić, to jest pewne. No ale kurde, korci mnie to. A widzicie, czyli jednak jak się, to jest dodatkowy element, jak opadają, to w międzyczasie można wysadzić i tu trzeba będzie pewnie w odpowiednim momencie uderzyć, żeby to pchnęło tu i zepchnęło na zielone. Tylko... Chyba, że to jest też traktowane jako jeden ruch na przykład w tej sytuacji. Tutaj skoczyło to po prostu w tym samym czasie, chyba że odgórnie jakoś bym może pchnął. No nic, to powiedzmy, że zrobię to w tym momencie chyba na... chyba że jeszcze w ten sposób się da. Nie, nie da się. Chociaż zaraz, bo ten uderzając właśnie spycha tu i tu się blokuje na tym. To jest w tą samą stronę i to też nic nie daje. No i mówię, no tu jest na trzy ruchy. Chyba, że mogę obracając... Nic, przejdźmy dalej, po prostu, żeby nie przedłużać. Żeby nie przedłużać, przejdziemy do kolejnego levelu. Za mocno, czyli jakby to uderzyło o ziemię i wtedy uderzyć. To też nic z tego. A w tę stronę jakby puścić. Dwa, trzy. Też nic z tego. Raz. Dwa. Trzy ruchy i... I są trzy gwiazdki. No to lecimy dalej. A co tu jest? Raz. Nic z tego. W tę stronę. Raz. O Jezu. Raz. Block od launcher. I będą... Nie, i tu są dwie gwiazdki, czyli co? Raz. Dwa. Jezu. Raz. Dwa. Nie, bo to na trzy ruchy to nie. Raz. Ja bym tu ustawił, teraz to spadnie tam i teraz to wrócić tu, nie? Nic z tego. To są cztery ruchy wciąż, więc to są dalej... Dalej są trzy gwiazdki. Dwie gwiazdki w sensie. O, od góry jak się uderzył. O, widzisz, tutaj też, kurde, w zależności od tego, jak się, w który klocek się jakby uderzy, jest to też reakcja łańcuchowa. Więc tak jak widzieliście, tutaj było uderzając w lewy klocek, wybucha lewy, odpychając tu, powiedzmy, w prawo. Następnie górny wybucha, blokując. I w ten sposób nic się nie da zrobić. A w momencie, kiedy uderzy od góry, no to on najpierw blokuje w ziemię, później odbija się w tego i ten już odbija. Tak jak powinno odbić, czyli też jest, jak widać, kolejność uderzenia dosyć istotna. Tak, czyli w trzeciej mapie mamy dwie gwiazdki, więc tu trzeba by jeszcze pomyśleć, co ewentualnie można by w tej kwestii zrobić. No w dwóch ruchach ta mapa musi być ukończona. To jest pewne, że w dwóch ruchach musi być ukończona.
Tylko jak to zrobić? Właśnie, jakby wybuch ukończył tę mapę, to... tu jak rozwal... A. Tu są dwa naraz, tak? Nie wygląda tak, jakby trzeba było po prostu z dołu, bo tutaj nie ma co wybuchnąć, żeby ten klocek pchnąć. Tego klocka nie pchnie. No i to jest ten trzeci ruch. I trzy ruchy to już za dużo. Muszę tu być ewidentnie w dwóch ruchach zrobiony. Do mnie nurtuje trochę, bo chciałbym mieć trzy gwiazdki. Powiem szczerze, że troszeczkę mnie to nurtuje tutaj. Ewidentnie w prawo i gdzieś tu trzeba wysadzić. Chyba, że jakbym położył w ten sposób i teraz no, nie dochodzi niestety do tego. No, jak nie dotknie ziemi, to nie uderza w ten sposób tak, jakby chciał. Tak, spadnie całkowicie na ziemię, to wtedy jest to uderzenie, ale wciąż jest ono za słabe. Wciąż jest ono za słabe. No nic, przejdźmy do kolejnego etapu, do szóstej planszy w tej sytuacji. On tu za daleko uderza. Teraz w powietrzu. Siedzi. Dwa ruchy, trzy gwiazdki, idziemy dalej. Myślę, że tutaj do 10 levelu sobie dojdziemy. Przynajmniej tak by było dobrze. Czy co? Obrót i bum. I nic z tego. Raz. Dwa. I tu też nic z tego. Może od tej strony spróbujemy. Raz. Wsadźmy raz. I teraz obróćmy. I jak widać nic z tego. A już chyba mam pomysł. Raz. Dwa. I trzy. Cztery. I za dużo. Teraz ten się zatrzymał tutaj. No. Siedzi. No i nic z tego. Prawo. Prawo. To jest to samo, czyli raz, dwa, nic z tego, no i tu zostaje niestety to na tym murku. No i dalej to nie tak. Dobra, teraz to ja tu w ogóle nawet nie mogę przejść tej mapy, a co dopiero zrobić trzy gwiazdki na niej. To na pewno mi pomoże. O, udało się za milionem ruchów. Jedna gwiazdka, jupi. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. A. Już dwie gwiazdki, czy już coś lepiej, czyli co? Najpierw wysadzamy. O Jezu.
Dwa. Trzy. I dupa. Cztery. Pięć. Aha, czyli wsadzić. Raz. W prawo. W prawo. I jest, trzy. I pięknie, dobra. Tu jest co? O Jezus. Raz. O, przykleiło się. To było akurat łatwe. Gdzie jest teraz... A, tu jest zielony murek. Dwa. Trzy. Siadło. I dziesiąty level. Bum. Udało się. No dobra, no czyli kurde, no jak na razie miałem, jak na widać, tylko ten problem z tą planszą trzecią. No dalej nie do końca wiem, jak to ogarnąć. Ten murek tutaj, jakby jakoś się pozbyć tego dolnego. Ten tu, co on jest. Bo tam są dwa zielone, on jest jeden na drugim tutaj. Raz. Dwa i trzy tu jest w tym miejscu. To zaraz, bo to jest... Zrobić w ten sposób, wypierdzielić ten tu. I tu? No nie, bo to jest... Ten. To jest ten murek. I on mi tu blokuje. Tego murka się tutaj nie da ruszyć w ten sposób, jeżeli się nie wywali tamtego. Dobra, w każdym razie to by było na tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. No dobra, uznajmy, że przeszliśmy 10 plansz. Zostało, jak widać, jeszcze 33, aczkolwiek pewnie tę trójkę będę męczył, żeby zrobić na 3 gwiazdki. Bo ja już tak mam, że jak gram w tego typu gry, to chcę mieć pełną liczbę gwiazdek, nie wiem, kuleczek, kwadracików, w zależności od tego, jaka gra co ma. No i co? Gra wygląda całkiem fajnie. Niedawno weszła bodajże na Steam, jakiś, nie wiem, miesiąc temu czy ileś tam. Jakby ktoś miał ochotę, przede wszystkim jeżeli wam się gra spodobała i mielibyście ochotę obejrzeć, powiedzmy, kolejny odcinek z moimi przygodami z Pixplode, no dajcie znać, jeżeli wam się gra podoba, również możecie ją kupić na Steamie. Dosyć niedrogo, bo gra kosztuje 3 euro, w tym momencie jest nawet promocja na 2,49, coś takiego, więc no cóż, dzięki za oglądanie i dajcie znać, czy wam się podobało, czy też nie. Tyle. Miłego wieczoru życzę. Trzymajcie się. Na razie, hej.